Indie. Dzieci zabiły sześciolatkę kamieniem. Przerażający powód Indie. Dzieci brunalnie zamordowały sześcioletnią koleżankę. Dziewczynka miała opierać się przed gwałtem. Ciało sześcioletniej dziewczynki zostało znalezione w tralecie niedaleko nieczynnego kamieniołomu w dystrykcie Nagaon w stanie Assam. Śledczy ustalili, że dziecko zostało brunalnie zamordowane przez niewiele starszych sąsiadów. Dwóch jedenaście latków pobiło ją kamieniem. Z kolei ich osiemletni kolega stał na czatach. Wszystko wskazuje na to, że chłopcy zabili dziewczynkę, gdy ta nie chciała otworzyć stosunku seksualnego, który nastolatkowie zobaczyli w internecie. Dziennik The Hindustan Times podaje, że ciało dziewczynki zostało znalezione w zeszły poniedziałek. Dziecko miało wyraźne ślady po uderzeniach na głowie i klatce piersiowej. Trzech małoletnich zabrało dziewczynkę do kamieniołomu i tam próbowali ją molestować. Kiedy zaczęła się opierać, dwóch z nich pobiło ją przy pomocy kamienia, co doprowadziło do jej śmierci. Następnie przenieśli jej ciało do toalety przekazał oficer Green Moidas z lokalnej policji. Do zatrzymania chłopców doszło w ostatnią środę. Dwóch 11-latków to odpowiednio syn i siostrzeniec pracownika firmy ochroniarskiej, która nadzorowała kamieniołom. Z kolei 8-latek mieszkał niedaleko domu ofiary. Wszyscy zostali osadzeni w zakładzie poprawczym dla nieletnich w Jorhacie, gdzie czekają na proces. W Indiach wiek odpowiedzialności karnej wynosi 7 lat. W sprawie zatrzymano również rodzica jednego z dzieci. Według policji dorosły starał się niszczyć dowody i zacierać ślady zbrodni. Obejście zakazu śledztwo wykazało, że ochroniarz doglądający kamieniołomu kupił swojemu 11-letniemu synowi smartfon do nauki zdalnej. Jednak chłopiec i jego koledzy wykorzystywali urządzenie do oglądania filmów pornograficznych. Dzieci były na tyle zafascynowane oglądanymi scenami, że zaczęły molestować swoje koleżanki. Daily Mail. Przytacza dane serwisu pornograficznego pornhub.com. Wynika z nich, że Indie w latach 2017-2018 były trzecim co do wielkości konsumentem treści pornograficznych na świecie. Pod koniec 2018 roku rząd Indii zablokował serwis i 800 innych stron pornograficznych. Eksperci wskazują jednak, że zakaz może zostać ominięty przez wykorzystanie sieci VPN pozwalającej na zmianę swojej sieciowej lokalizacji. Według danych listy TOP10 VPN tylko w listopadzie 2019 liczba pobrania aplikacji VPN wzrosła w Indiach o 405%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 rok. Dzieci muszą mieć czas powszechny i niekontrolowany dostęp do nieodpowiednich treści wpływa negatywnie na najmłodszych. Dzieci muszą mieć czas na nauczenie się krytycznej oceny otrzymywanych komunikatów i rozumieć ich motywy. Co najważniejsze, muszą nauczyć się odróżniać prawdę od fikcji, skomentował dr Samir Parik, dyrektor oddziału zdrowia psychicznego i nauk behawioralnych w szpitalu Fortis w Dechli. Z kolei dr Samer Malhorta ze szpitala Max Super Speciality w Dechli wskazał, że nadmierne oglądanie pornografii przez dzieci może doprowadzić do rozwinięcia się u nich niepożądanych i niebezpiecznych zachowań. Dostosowana do wieku edukacja seksualna może pomóc w zapobieganiu ryzykownym zachowaniom. To sposób na poradzenie sobie z mitami dotyczącymi seksualności, przekazał dr Malhorta.